Witamy na kolejnym odcinku na kanale Polish Paranormal Investigators. Dzisiaj znajdujemy się w Krakowie. A jeszcze jedno do domu koło pachacza. A pachacz to ta łódka w Krakowie. Zobaczymy, co tutaj może nas czekać. Tutaj stąd ten dom wygląda bardzo fajnie. Ile zajmie nam w ogóle eksploracja tego budynku, tego nie wiemy. Przebadamy go pod względem paranormalnym, czy coś się też pokaże. A zwiedzimy, oglądniecie, ocenicie, czy warto. Czy warto odwiedzić. Ogólnie tutaj widzieliśmy, bo jesteśmy tu już jakiś czas. Jest duże zainteresowanie. Duże zainteresowanie z tym budynkiem, więc jak ktoś przychodzi. Postaramy się nagrać to tak w miarę, żeby nikogo nie łapać. Także za chwilę widzimy się w środku. A więc zaczynamy. Ogólnie to jeszcze wam pokażemy. Myślę, że to będzie widać chyba. Widać. No to tak średnio, ale widać coś. Taka łódeczka. To ja to zdjęcie zrobiłem, bo zlegał to. Tu jeszcze mamy ogólnie fajny widok. Na wodzie mamy bajeczkę. Także fajnie, stąd jeszcze fajnie widać ten domek. Dobra. No to co? Wchodzimy. Wejście tu mamy łatwe. O. Jeszcze to możemy stwierdzić, że pachnie. Nie pachnie. Sami wiecie kim. Nie pachnie. No, nie pachnie, ale śmierdzi. Dobra, zobaczmy tu, co tu mamy. Drzwi. Uwaga, drzwi mają klamki. Czałowanie. Drzwi mają co? Nie wiem, co tam się. Zawias. Zawias. Aha. Okej. Okay. Mają zawias też. Raczej. No. No właśnie. No nie widać, że budynek płonął. Są ślady z tej sadzy na ścianach. Jesteśmy w hangarze. Soplica. Jesteśmy w hangarze, pewnie z pomieszczenia na jakieś półeczki. Może jakaś. No to pewnie nie jest jak magazyn. Włączmy sobie K2. To jest drugie wyjście obok tego, co wchodziliśmy. Schody takie ciężkie. Ciężkie do wejścia, pod dziwnym kątem. Tak ci się ciężko wchodzi, jakieś oświadczenie. Już popatrzymy. Oświadczam, że zgodnie z artykułem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 1991 roku, 26.07, czyli lipiec. Tak, lipiec, czyli 9.7, no ale ta kartka jak ładnie wygląda w ogóle. Kosztów uzyskania przechodów usługowego aneks. Wacław Łopata. No dobra, nie będziemy podawać danych. Nie otrzymuję dodatku za rozłąkę. Aha. No, czyli ktoś tutaj się zatrudniał. Są papiery, ale osoby zatrudnione. Serio, jak się idzie, to tak ciężko po tych schodach. Tak dziwnie. I ciężki pod złym śmiesznym kątem.
i całe wsadzy pomieszczenia na górze. Wow, czyli tu się musiało palić. Paliło się. Jesteśmy na drugim takim największym pomieszczeniu. Zaraz po hangarze, który przed chwilą mogli zabrać. Toalety w każdym miejscu pracy. Tu też jakieś kartki. Mnóstwo szkoła. Rozwalone kible. To były prysznice, to były toalety. Dobra. Wejdźmy tu. Co, wychodzimy na balkon? Wychodzimy. Zobaczmy. Wow. Widok fajny. Zobacz sobie. A ja tu wejdę obok, zobaczcie. Uff. Nie, fajnie tu pachnie. Nie śmierdzi w sumie. Jakieś legowisko. Nawet okulary. I jeszcze jakieś pismo. Zaświadczenie. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Środek doskonalenia. Jakieś oceny. Pouczenie. Dobra. Zobaczmy wyżej. Tu wszędzie są jakieś papiery. Bardzo dużo tych papierów. No, jest. Widać, że to było jakieś przedsiębiorstwo. Jak są jakieś papiery? Tu też. No właśnie, umowa o pracę, tak? Porozumienie zmieniające umowa o pracę. Dnia 2021 rok, 1 marzec. W Krakowie. Żegluga Krakowska. No, przedsiębiorstwo prywatne, Żegluga Krakowska. Żegluga Wiślana. Czyli tym się zajmowało dane przedsiębiorstwo, którym obydwu jesteśmy. Dobra, mamy wyjście do góry. O, tu trzeba uważać, bo tutaj nie ma. Trzeba przejść bokiem. Kładeczki mamy. Właśnie, trzeba uważać. Wolnowałem tutaj trochę. Ach, kolejne jakieś łoże. Kola, jakiś... Woda, tam nie wiem czy woda, czy... Typowo, patrz. A Timel. To jeszcze nieotwarte. No. Może ale ktoś, stare, widać, że stare. Może ktoś nadejść, musimy uważać. No. Skarpetki się słyszą. Jakieś okulary, o kurde. Tu, tam nie wchodź chyba. Dobra, może wytrzym. Jak gołębnik. Ty, ale fajny ten. Widziałeś rysunek? Nie wiem, czy wejdę dalej. Shit. Dobra, idziemy stąd. Shit. No tak jak widzicie. Ale wydaje. Dobra, tu po prostu... Nie opłaca się chodzić. No nie. No i powiem tak. Z eksploracji to raczej już tyle. Chyba wszystko. Więc włączymy sobie SB, wybierzemy tam niżej jakieś jedno pomieszczenie. Okay. Stawimy może jakąś siatkę. Laserowe. I zobaczymy. Posłuchamy. Może coś się... To jeszcze widać jakaś ta... K2-jeczki cisza. No, cisza. Nie to samo. No dalej fakturki. Widzę, że przedsiębiorstwo zostało samo te. Dobra, załączmy SB. Dobra. To ja K2 wyłączam, to jest to.
Część zwiedzania mamy za sobą. Czy w tym miejscu coś się wydarzyło złego? Ktoś kogoś zabił? Jakieś morderstwo? Dlaczego jest opuszczone to miejsce? Czy ktoś może się z nami skontaktować? Oddech był? Był. To kobieta też mówiła w głowie. Czy ktoś tu jest? Jest ktoś w tym miejscu. Może się tam jest pan kolor. Na to urządzenie. Zostańmy jeszcze tu. No, wali. Tu żulem. Ajkosu. Chleb. Masakra. Dobra. Może FM? To coś się przebija, ale nic. Grzybobrania? Grzybobrania. Ale to cały ten nie był teraz skanuje. No. Jesteśmy w największym pomieszczeniu i w hangarze. Wszędzie śmierdzi. No, wszędzie. Niektóre pomieszczenia lepiej wentylowane, bo te, które nie są zabite, wychami. Ale to jest
są zjebani takim typowym wiecie. No, wiecie co, no wydaje nam się, że tutaj zupełnie nic nie ma. Zobaczymy jeszcze w pobliżu. Zobaczmy na tym pachaczu. Jakiś śmiech był, słyszałeś? Coś było. Chyba tak, to coś na pewno. Ale trzeba podnowić uważać. Sławny ustko, uwaga pod nogi. Gdy będziecie sobie eksplorować to miejsce. Chodzę. Chodzisz po tym statku? Ja słyszałem bardzo, albo wchodzę. Wchodzę. Jakoś tędy pojedziemy. Tym? Myślę, że tak, to najłatwiej. Łatwo. O, shit. Dobra. Dodatkowe kilogramy. Myślę, że chyba tutaj dałam. O, właśnie, na to. Tak, tu ręka w dół. Tu tak i tak. No to co, pokażemy wam jeszcze tutaj. Tam jest ten balkonik. Tu mamy jeszcze ten stateczek. Jesteś? Ja jestem. Dobra, wbijaj. Tu uważaj, bo jest, no, żeby tu nie wpaść, będziesz widział. Wow, nie topesz. Twój kolega nie topesz. Wow, patrzcie na to. No. Śledczego kowalki, to nie zniknie. Czekaj, ja wyjdę, a to chcę wejść. Aha. Zobacz. Jest? Zobacz, się będą szansko lewek. Śledczy przydaje. No ja tak mogę, ale nie muszę. Ahoj, ahoj kapitanie. Baja bomba? Nie, baja bomba. Jakąś pioseneczkę tu łapię. Może ktoś jest przywiązany do tego stateczka? Ty. Coś takiego. Ty? Nie wiem. To jakby można było do niego wejść do środka? A nie, tam nie ma nigdzie dalej nic. Aha, tu jest tylko takie zejście, ale tam już nie wiem, czy widzicie. Tam już nie da się. Było Billie Jean na pewno. Tak. Billie Jean. No nie wierzę, przecież to było Happy Set. No, właśnie jakaś wcześniej wyczaliłem. Bo jeszcze wybierę źle. I tu się da do środka wejść jakoś. Tam jest pomieszczenie.
Za dużo tych nutek jest coś, nie? Ale popatrz. Nie ma w ogóle głosów. A w miejscach, które odwiedzamy zazwyczaj, są ciekawe odpowiedzi. Tu nie ma nic, więc SB faktycznie... Tu się otwiera. Wow. Więc SB faktycznie... Jest wejście na dół. Widać coś? Ale nic tam nie ma na dole. Nie, nie, nic nie ma. No. Niestety. Ale fajnie jest. Tu tak samo, no. Spróbujemy zejść tą samą drogą. A zobaczmy, ale chyba... Nie ma tam wejścia. Nie, to będzie to samo, co z drugiej strony. O, tu jest tylko, ale no tam... No ale tam nie ma nic, zobacz. Widzisz? No. Nie, nie ma. Tu to samo. No. Tu jest troszkę lepiej. A w sumie pokażemy wam. Wow! Wow, nawet fajnie. Jesteśmy tak jakby w środku. No, dobre chusteczki. Mogą ci przydać. No, fajnie, tutaj spoko. No, to musiał być silnik. Był ciekawy głos teraz. Czy ktoś jest przywiązany do tego statku? Ktoś tu jest z nami? Ja! Ale tak jakby, no właśnie. Nie, nie, też... Śmierć smarem, nie? Zapach tak. Oleju smaru, tego zapach. I widzicie, K2 nigdzie nie reaguje na nic, chociaż to są takie... Nie ma prądu. Dalej jednostki. O! Mega Pascal, jakieś ciśnienia, a tu jest woda, a tu czekaj. Jest coś litry na minutę, aha! Wow. Bo to łapało wodę, wypluwało ją z tyłu. O! Mamy coś jeszcze tutaj. Wow! Ty! Ty, jabło! O, nie wierzę! To nie koniec exploringu jednak. Słuchajcie. Jednak to nie koniec. Tu mamy jeszcze. Wow. Fajnie. No. Ale ciekawie to wygląda. To było pewnie pomieszczenie do siedzenia, jak się płynęło, nie? W załogi pomieszczenie. SPF-a. SPF-a. Eye of the Tiger. Eye of the Tiger, tak. Idziesz przodem? Ja wyjdę. No ty idziesz, ty. Także zwiedziliśmy sobie stateczek. To była autoryka, co? To musiała też być umywalka. Mhm. No i tu mamy to wyjście z drugiej strony, gdzie byliśmy. To była toaleta. Czas. Jest sam budynek koło tego pachacza, jest ciekawszy ten sam pachacz. Ten statek jest ciekawszy, ma fajne podejście. Red Hot Chili Peppers. No, no. Na, 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 na. Skartusz, where are you, son? Dobra, ma się trochę rusza. Tu trzeba tak zejść, o. Pamiętaj. Pamiętaj. Łatwo, łatwo. PHP pieszy. Plus 5. Ja muszę sobie zatrzymać boksa. Wiesz co, wyłącz go. Zrobimy jeszcze mały teścik. Zostawimy rempoda na tym parterze. Rozświetlimy siatkę lasową. Włączymy na chwilę siatkę. Jeżeli nic to nie da,
Może jeszcze zdążymy nagrać jakiś odcinek dzisiaj. Łatwo? Ja nie widzę tego łatwo ucieka. Spoko. No inaczej zszedłem, ale... Też może być... Dobra. Fajnie, fajnie, no. Ten pachacz ciekawszy jak sam budynek. No i najważniejsze, nie ma tego zapachu. To nie kojarzycie z takich znacznie innych odcinków, gdzie sobie pomieszkiwały jakieś osoby w takich budynkach. To zawsze trzeba się z tym liczyć, że... Tak. Przeeksplorujmy to. Także... Także możemy podsumować ten odcinek jako bardziej taki exploring. Urządzenia też króciutko. Nie wiem. O, tak, żebyśmy wytrzymali trochę. Dobra. Spróbujemy się też tak troszkę zabawić. Rozstawimy sobie dwa rempody. W jednym miejscu, w drugim miejscu. Zobaczymy. To jest takie już ostateczne badanie. Jeżeli jest tu ktoś z nami, możesz przejść i dotknąć to urządzenie czarne stojące tutaj w wejściu. Takie samo rozstawię w innym pomieszczeniu. A jest sens zrobienia ślepej sesji? Nie, tutaj nie, na pewno nie. Zrobimy sobie sesję z siatką laserową, bo nasąpujemy naturalnie bardzo dużo. Tak, po prostu cisza. Cisza i rozpływa. Tak, bo to jest bez sensu. Ktoś znaleźć, musimy sobie... Tutaj mamy drugie. Także ostatnia szansa, jeżeli ktoś tu jest. Ją musisz położyć. No, na parapecie. Lepiej. No, nie jest. I światło. Trzeba wyłączyć. Tak. Moje wyłączone, a twoje? Też. Trzeba wyłączyć. Ja też wyciągam tę bójkę. Dobra, to trzymaj w ręce, a ja zostawię korem poda. Okej. No. Więc sprawdzimy teraz w sumie to miejsce tak bardziej. Skoki przez podłożenie. Czy jest bogate w jakieś zjawiska paranormalne, bądź jakieś duchy, zjawy, być może. Ktoś się tu przyplątał, może ktoś jest przywiązany do tego miejsca. To jeśli jest, może się z nami skontaktować. Przechodząc przez naszą siatkę laserową, przechodząc obok urządzeń tych czarnych rozstawionych na oknie i na przy drzwiach w jednym miejscu, no lub na nasze urządzenia, które trzymamy w dłoni, przynajmniej ja i drugie, które stoi koło tego czarnego urządzenia z antenką. Możesz też trzasnąć czymś. Możesz uderzyć. Nic? Nic, nie ma. Nie ma tu nic, nikogo. Ja też w sumie wiem.
Leżą na ziemi. Gdy urządzenie stoi po prostu luzem i nikt tego urządzenia nie trzyma, na takie dane urządzenie zjawa, duch, byt jest w stanie wpłynąć bardziej niż jak my trzymamy, gdyż my też jakąś energię wytwarzamy. I ten duch może być albo się bać tej energii, no po prostu no, ciężej mu jest po prostu wpłynąć, bo my tą energię też odbijamy od siebie i wytwarzamy i wysyłamy w eter. A łatwiej takiej postaci, duchowi, odpowiedzieć na urządzenie, które sobie stoi po prostu samo w danym miejscu, luzem. Łatwiej takim, mniej energii zużywają. Dobrze, także jeszcze odpalimy Ghost Ship Here i Ghost Ship Original. No, dokładnie. To, także troszkę tak ciszej. Tak, zobaczymy na tą aplikacją, czy aplikacja też w ogóle... Więc, jeżeli jest tu ktoś z nami, może wpłynąć na aplikację w moim urządzeniu i w drugim urządzeniu. Tak. Albo coś powiedzieć, albo pokazać jakiś obraz. Dokładnie. Ja tu też włączę. Czarownica. Ja mam już czarownicę. Szafka. Szafka, czarownica. Jak szybko. Dużo informacji na nas. Szafka stoi przed samym budynkiem, taka wyciągnięta z budynku. Ale to raczej nie poza, że tak powiem, kontekstem chyba. Wiecie, jak te aplikacje działają. Już w kilku odcinkach, kilka odcinków wstecz obaliliśmy w ogóle działanie GhostTube'a albo GhostTube'a i tak dalej. Tak, głównie używamy go... Głównie używamy, żeby nagrać jako długoplanowa kamerka. Drugoplanowy jakby filmik na Instagrama, tak, ewentualnie jak nam się zawiesi GoPro. Tak, na przykład, że obalamy po prostu to, że ona coś wykrywa. Ona sobie po prostu, że tak powiem, działa własnym życiem. Czasem jakieś tam czasem dziwne jakieś takie powiązania są. Gdzieś tam. Zgadza, czasami coś ten, ale to czasami. Bardzo. W pierwszym odcinku były fajne połączenia. Tak. Czasem coś ciekawego faktycznie, albo zbieg okoliczności, albo faktycznie idealnie się zgrywa z tym, co dokładnie się dzieje. No. Dobra, jeszcze zróbmy taki mały test, że może na chwilę dziś się rozdzielimy po piętrze, tutaj jedno, drugie, na jakieś 50 minut. Na dole, czy odwrotnie robimy? No to weź K2 i ileś tam na górę. To ja wezmę K2 i do... Takie 5 minut, 10 minut. 5 minut, dobra. Jak dotykałem. Tak. Nie? No było, ale dobrze, to... No to ja też włączę sobie światło, żebyście widzieli coś na GhostTube'ie, które będę nagrywał. No nie poznaliśmy się. Moje imię Mariusz i poczekajcie, pójdę do was. Może was się spotka. Ja idę na drugi piętro i tędy. Nie tędy, w drugą stronę. Czekaj! Mógł jeszcze wziąć rempoda, ale dobra. Chyba nic. Nie będzie żadnego obrazu chyba. Czy ktoś tutaj jest? Wpłyń na urządzenie.
dotkniesz tego czarnego urządzenia, wyda jakiś hałas. Albo porusz tym oknem. Nic. Poczekam przy schodach. Albo już przy wyjściu. Dobra, idziemy. Aha, myślałem, że tędy wyjdziesz. A, bo tam jest to zejście w dół, dobra. Także śledczy Kowal wychodzi, więc widzimy się. Wróć, każe mi wrócić, ale i tak w sumie nic się na górze nie działo. Powiem ci, no. Tak było, jak pochowany, potrzebować, najpierw był potrzebować, potem pochowany, potem imię Natalii, nic więcej. Ale raczej wątpię, że ktoś by w tym miejscu został pochowany. Najwyżej mógł zginąć w tym miejscu przy pracy. Ale to tylko założenie. Raczej nic takiego. Także ja tu będzie. Myślimy, że to będzie tyle. Budynek ciekawy pod względem eksploracyjnym. Fajniejsze jest bardziej od budynku, ten statek obok. Polecam zwiedzić. W budynku uważajcie na osoby, które postronne, które mogą do niego wejść, bo tutaj sobie ktoś mieszka. Miejsce fajne, bo niedaleko, 20 minut od centrum, 20-15 minut szliśmy tutaj z... Więcej, troszkę. No ale fajnie, bo blisko i ciekawe tylko pod względem eksploracyjnym, że tak powiem. Dokładnie. Fajniejszy ten statek jak... Słuchajcie, jakieś dźwięki, ale to nie wiem, czy jakiś nietoperz tam nie wleciał. Też, może jakieś ptaki. Na górze nie słyszałem nic. Nic, taka dwójce też nic. Cisza. Cisza, 5 minut posiedziałem, zeszłem na dół, Daniela, nic. Także... Myślę, że mamy tutaj... A odnośnie tam szafki, no to mówiłem o tej szafce właśnie. Było tam tylko szafka, a potem czarownica. No czarownica raczej wątpię, w takim miejscu nie spotkamy. Szafka, no to stoi. Tu nawet jest automat albo lodówka z Coca-Coli, czy co to jest. I w sumie nic więcej ciekawszego tutaj nie znajdziemy. Także uważajcie tylko w tym miejscu na osoby postronne.
na głowę przy wchodzeniu tym mniejszym wejściem, bo zawalić łatwo. I na samym statku patrzcie pod nogi, bo dziury w tym pokładzie. Także. I chyba tyle. Idziemy do wejścia i chyba kończymy odcinek. Dokładnie. Także do następnego odcinka.